Witamy w Janmar Centrum. Dziś parę słów o sprzęcie. Pogoda nas nie rozpieszcza. Mamy zimę. Tutaj mamy łyżki do maszyn Janmara. Akurat w tym przypadku jest to Kanjini. Zwróćcie uwagę na poziom zapasów w tej chwili. Jesteśmy po grudniowych dostawach. Czyli tu mamy tak zwany magazyn bazowy, to mamy maszyny już przygotowane do dostaw. Wszystko uzbrojone. Kolejne łyżki do dostaw, tu mamy niespodzianki, czyli inne zapięcia, innego typu osprzęt. CW05, jednostronne zapięcia Lenhoffa. Podobnie zęby rwące itp., łyżki skandynawskie. Tutaj mamy osprzęt testowy, czyli demonstracyjny. Pasuje nam do większości maszyn. Przyjeżdżacie potestować maszynę. Różne profile, różne typy łyżek. Możecie zobaczyć, co jak leży, to co będziecie chcieli mieć na maszynie. Troszkę tego jest. Tutaj mamy system S, skandynawski, łyżki oryginalne, mamy łyżki Stelwirsta, szwedzkie do rotatorów. Zima nie rozpieszcza, łyżki chwytakowe, zęby, łyżki z zębami, tu mamy wieloząb, power tilty. Więcej głowic. Chwytaki sortujące. Głowica rototilt. Kolejny rototilt. Plac jest troszkę opróżniony. Ale wciąż dużo ładowarek. Są podnośniki koszowe. Także z napędem elektrycznym. Troszkę tego sprzętu tutaj w tej chwili się znajduje. Wejdziemy teraz do biura. Przyszliśmy obok wozideł. Kolejne głowice rototilt. Tym razem HKS niemiecki Kanjini. Młoty. Głowice power tilt. Duże wiertnice. Tu mamy koparki. Jedna jest, to jest MT80 do koparki 8-tonowej, druga to jest 20, 4-tonowa. Zapas młotów, szybko złącza. To nie jest zapas na jedną maszynę. Większość maszyn w firmie jest uzbrojona. Kolejne power tilty. Traktory. Zapraszam dalej na plac. Tak jak wspominałem, zapasy osprzętu dość spore. A to nie wszystko, co tutaj mamy. Tu przygotowują nam się kolejne maszyny do wydania. Z ciekawostek. Palownica klienta na X-ie. Zapięcie czterostronne. Kolejne przygotowania. Łyżki, wiertnice. Tutaj mamy trzy głowice. Malagutti. W tej chwili Malagutti zostało przejęte przez Kanjini. Będą montowane na tych maszynach. Tu mamy ząb.
A to nie koniec niespodzianek. Właśnie wyjeżdżamy z dostawą G38 i V100. Michał Mazurek. Transita widzieliście. Mamy połowę stycznia. Normalnie tu w ciągu roku było pełno łyżek. W tej chwili mamy już niedobitki. Chłopaki robią porządki. Troszkę więcej niespodzianek. Przedłużenie ramienia do V80. Widły do ładowarek, małe łyżki 4 w jednym. Kolejne zapasy wideł. Na górze mamy rozkładankę do asfaltu, do poboczy. Zamiatarka. Dodatkowe zapasy łyżek. Czas porządków. Na górze także zapasy łyżek. Gdyby ktoś miał potrzebę. Łyżka mieszająca do ładowarki. Gąsienice, kolejna polownica. Łańcuchy do kopanki. Na górze mamy łańcuch do 50. Kolejne wiertnice, wykaszarki, młoty wyburzeniowe. Zwróćcie uwagę na zapas wierteł, różne typy, uniwersalne, HD wzmocnione, podobnie płyty adaptacyjne. Wszystko co potrzebujecie na co dzień. Dzięki, zapraszamy ponownie.